My właśnie szykujemy się na tripa. Będziecie dostawali na naszym kanale dokładne update'y z tego, co się u nas dzieje. Mamy nadzieję, że już w tym tygodniu będzie Energylandia, którą już nagraliśmy, a my teraz się szykujemy do wyjazdu i oglądajcie odcinek. Surfingu na Bałtyku. Szok i niedowierzanie. Super zdjęcia. No to siemano, witajcie w kolejnym Trenero Vlog. Właśnie dojechaliśmy na półwysep. Się tu ogarnia. Wróciliśmy na półwysep, żeby pokazać wam, co się robi po tej drugiej stronie. Nie na zatoce, gdzie jest masa latawców, ale na morzu. Tak, bo podobno można tutaj surfować. Nie ma lekko, trzeba się wbić w pianeczkę. Wydaje nam się, że surfing na Bałtyku to super opcja przed wyjazdem do Amado Beach, czy też Ericeiri. Tak? Możecie tutaj zobaczyć, czy złapiecie tą zajawkę. I później dopiero wybrać się gdzieś dalej. No dobra, to lecimy na plażę. No, vlogowanie z deską surfingową to nie jest łatwa sprawa. Uwaga na pociąg. Prawo, lewo, nie ma. Run! Aaaa, wiatr! Także spacerkiem przez las, Zuza. Dobra, no to teraz może trzeba jakieś epickie slow motion zrobić. Normalnie można by jeszcze czymś polatać. No ale fale, generalnie tego się nie spodziewałem na Bałtyku. No dobra, to ogarniamy. Idealna pogoda, żeby się nauczyć surfingu na Bałtyku. Teraz zrobimy sobie rozgrzewkę, trochę ćwiczeń na lądzie, no a później pójdziemy na wodę. Pierwsze moje spostrzeżenie. W Polsce tłumaczą to zdecydowanie dokładniej, bardziej na spokojnie i z takimi detalami, tak? Jak trzymać ręce przy wiosłowaniu i tak dalej, i tak dalej. Mi tego osobiście w Portugalii brakowało. Dobra, odkładam aparat, przerzucam się na kołko i lecę też z nią coś połapać. Pora na mnie. Zuza musi chwilę odpocząć. No i zobaczymy, jak to się surfuje na Bałtyku. Nasz instruktor właśnie
właśnie przepłynął po falochronie. Ekstra! Szok i niedowierzanie. Na Bałtyku da się surfować. Masakra. Zdecydowanie da się. Fale są mocne. Teraz trafił się nam naprawdę dobry warunek. Warun sezonu podobno. Na pewno ale się tam łamie. Bardziej profesjonalni surferzy na pewno jeszcze lepiej mogą sobie skorzystać z tych fal. Ale coś złapaliśmy. My coś złapaliśmy i na naszym poziomie, i na pewno dla zupełnie początkujących naprawdę fajne miejsce, żeby posurfować. Trochę wieje. Plaża pusta, praktycznie cała dla nas. Jeśli chodzi o naukę surfingu, znajdziecie tutaj na Helu szkółki, których bardzo profesjonalnie, a przy tym przede wszystkim z zajawką, możecie spróbować tego sportu. No, to lecimy dalej! No dobra, to był odcinek z surfingu na Bałtyku. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się u nas dzieje, to kliknijcie dzwonek, bo będziemy teraz średnio co dwa dni wrzucać jakiś film z update'em z trasy. Jedziemy do największego w Europie akwaparku, znaczy z największą ilością zjeżdżalni w akwaparku w Monachium. Tam też będziemy nagrywać materiał, do tego bierzemy rowery, wake'i, narty, deski i lecimy na tripa do Austrii. Także bądźcie z nami i widzimy się w kolejnym Trenero Vlog. Cześć!